NIK złożyła 10 zawiadomień do prokuratury w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez sześć spółek z udziałem Skarbu Państwa i cztery utworzone przez nie fundacje. Chodzi o udaremnienie przeprowadzenia kontroli dotyczącej przekazywania w latach 2017-2021 daremis przez te spółki, a także ich wydatków na sponsoring, usługi medialne, prawne i doradcze. Co ciekawe. Trzy zawiadomienia obejmują firmy, które w przeszłości Izba kontrolowała już wielokrotnie PKN Orlen, Energa i Peginik. W 2017 roku NIK sprawdzała wydatki tych spółek na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze. Wówczas prezesem i zarządu Orlenu i energii był obecny prezes paliwowego Giganta. Przypomnę, że uniemożliwienie Izbie przeprowadzenia kontroli jest działaniem bezprawnym, niezgodnym z Konstytucją i ustawą ONIK, która gwarantuje jej możliwość kontrolowania wszystkich firm, instytucji czy organizacji, które wykorzystują środki i majątek państwa.